Chociaż piłkarze siarki strzelili w meczu z GKS-em Katowice 3 z 4 goli, jakie w tym meczu padły, zeszli z boiska pokonani. Spotkanie rozpoczęło się od zaskakującego prowadzenia siarki. W drugiej minucie efektownie strzelił Andrzej Białek. GKS odpowiedział jeszcze przed przerwą. Po dośrodkowaniu Wojciechowskiego pięknym szczupakiem popisał się Jan Furtok. Przewaga katowiczan po przerwie wzrosła, jednak nie potrafili zdobyć gola. Wyręczyli ich obrońcy siarki, którzy w odstępie 3 minut dwukrotnie skierowali piłkę do własnej siatki. Najpierw zrobił to Mariusz Kukiełka, a później Grzegorz Wilczok. GKS wygrał z siarką 3-1.